Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Ameryka nigdy nie rozwiąże problemu rasowego i nie rozwiąże problemu kryminalnego i problemu edukacyjnego, kiedy ludzie nie zaczną rozmawiać szczerze i uczciwie między sobą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Zdrowia dla normalnych. Jeden człowiek powiedział właśnie, napisał artykuł taki, że nie możesz być bandytą, nie możesz być gangsterem i nie możesz być dobrym rodzicem. Tak, niezależnie od tego, jak kochasz swoje dzieci. No i to jest, można powiedzieć, prawda absolutna. Kto to tak napisał? No, to było taki tytuł w gazecie Chicago Tribune, cały artykuł napisany przez Darlene Glanton. W maju, po tym jak 7-letni Jocelyn Adams zginął w samochodzie, siedział przy ojcu, no i bandziory, gangsterzy z przeciwnego gangu przyszli i zaczęli strzelać do ojca, no i przy okazji zabili syna, jego syna, dziecko. No i w tym artykule autor napisał, że gangsterka i rodzicielstwo to nie za bardzo się mieszają, że albo jedno, albo drugie. No i w tym artykule podkreślił, tak jak każdy normalny człowiek podkreślił, że w zasadzie mężczyzna, który stawia swoje własne dziecko w takiej sytuacji, w niebezpieczeństwie, nawet jeżeli kocha i niby szanuje te swoje dziecko, no to w zasadzie jest odpowiedzialny za morderstwo tego dziecka bezpośrednio, jest, no bo wiedział, że on może być zaatakowany, no i jest w rzeczywistości wspólnikiem morderstwa. No, ostre stwierdzenia, ale tak mniej więcej każdy normalny może pomyśleć. Po tej śmierci Jocelyn, to była następna śmierć, 13-letni Adam Toledo został zabity przez policję, no po tym jak zamierzał się z pistoletu do policjantów, no i policjanci go zastrzelili. No i sytuacja jest dosyć prosta i oczywista, jak się posłucha. No ale szef, dyrektor McDonald'sa, Chris Kępczyński, wysłał tekst do czarnej burmistrzyni, która ma swoją żonę, nie ma dzieci, no taka właśnie kombinacja, Lori Lightfoot, no i wysłał tekst o tej tragicznej sytuacji, o tych tragicznym strzelaniu, i Kępczyński napisał, że w obydwu wypadkach rodzice nawalili ze swoimi dziećmi, a jest to coś, co ty nie możesz powiedzieć, a jest jeszcze gorsze to, żebyś to zreperowała czy naprawiła. No i ten tekst tego Kępczyńskiego, no prawdy oczywiste, no bo co tu jest do zastanowienia, to wszystko zostało upublicznione, no i teraz wszyscy krzyczą, żeby o rezygnacji Kępczyńskiego jako dyrektora z McDonald'sa. No i oczywiście dyrektor McDonald'sa zaczął przepraszać wszystkich na lewo i na prawo, zamiast po prostu stanąć twardo i powiedzieć, że taka jest prawda. Rzeczywistość w obydwu wypadkach jest taka, że to nie ma co przepraszać. Ojciec Jocelyn, który był postrzelony, ale jakoś przetrwał, no to jest bandyta, to jest recydywista,
No i później na platformie socjalnej, tej społecznej, przyznał się, że wiedział, że po prostu bandziory będą się starały na nim zemścić, no i się zemściły. Adam Toledo, no to co było? No 13-latek było o 3 nad ranem na ulicy, no i z drugim 21 bandziorem, który miał już dużo do czynienia z bronią, strzelali do przejeżdżających samochodów, przypadkowych samochodów, kiedy ktoś zadzwonił na policję, no i policja przyszła, no i później ten się zamierzał na policjanta, no i policjant go po prostu zastrzelił. Sekcja zwłok pokazała, że miał proch na rękach, tak wygląda na to, że strzelał po prostu wcześniej, tego drugiego tam złapali. Także jeżeli chłopak, który chodzi do 7 klasy, ginie i jest współtowarzyszem czy współgangsterem 21-latka, który w środku nocy strzela do samochodów, to w zasadzie jest bandziorem i kryminalistą. Tam nie ma dwóch zdań. No i teraz kto może dyskutować na temat roli rodziców w tym wszystkim, tak? Gdzie są rodzice? No każdy normalny chce się zapytać, co z rodzicami? O 3 nad ranem strzelanie z bandziorami do niewinnych ludzi, no ale teraz robią z nich po prostu z tego drugiego, no te pierwsze dziecko 7-letnie kompletnie niewinne i ten bandzior jest winny. Kępczyński, dyrektor McDonald'sa, no to stwierdzał prawdziwą prawdę, jak to się mówi. No i jest to obserwacja, którą każdy normalny człowiek jest w stanie powiedzieć. Każdy się może podzielić taką obserwacją ze wszystkimi normalnymi. Wszyscy normalni ludzie, dorośli, powinni dojść do takiego wniosku. Tak, jeżeli nie dochodzą do takiego wniosku, no to już naprawdę, to ich zaślepienie jakieś polityczne, zaślepienie jakieś niechęć do normalności, do sprawiedliwości i do prawa, tak? No bo to musi być jakieś prawo. No co zrobić z 13-latkiem, który strzela do samochodów? No jeżeli by odrzucił tą broń, odłożył tą broń, położył się, no to oczywiście, że nie byłby zastrzelony. Został zastrzelony tylko dlatego, że zamierzył się na policjanta. No a policjant ma dzieci, żonę. On nie po to idzie do służby policyjnej, żeby zginąć, szczególnie że są narażeni to nieustannie. No i tutaj teraz rozmowa na ten temat jest zakazana. Lewactwo po prostu zakazuje, jest to jedna wielka wykrzykiwanie o rasizmie nieustanne, no i o mniejszościach ze względu na kolor skóry, no i o tych ofiarach w Chicago. Tam wszystko to jest przedstawiane, no i wszyscy udają, że w zasadzie ilość tego bandytyzmu, tej przestępczości, tej kryminalności, no to wśród tych nisko zarabiających dzielnicach, wśród czarnych i hiszpańskojęzycznych, no że to wszystko musi być połączone tylko z systematycznym amerykańskim, hitlerowskim systemem rasistowskim, no i że to wszystko musi być połączone z winą białych, a w ogóle nic nie jest połączone i że pojedyncze jednostki nie są odpowiedzialne za siebie. No to jest smutne, że ludzie są w stanie dojść do wniosku, że zawsze ktoś inny jest winny. No tu w tym wypadku nikt normalny czegoś takiego nie myśli. Jest ciężko też zaadresować tego rodzaju problemy, zaadresować te społeczne rozdwojenie, jakieś
jakieś rozłączenie, kiedy nie można mieć uczciwej rozmowy, tak? No, musi być jakaś uczciwa rozmowa, muszą być jakieś argumenty, musi być porównanie, statystyka, matematyka. Polityczne lewactwo wyłączyło to wszystko. Polityczne lewactwo wycisza absolutnie jakąkolwiek konwersację, wycisza jakąkolwiek rozmowę. Georgetown University, no to jest uniwersytet katolicki w Washington DC, czyli District Columbia. Tam profesorem przez moment był kto to był? No ten, co poszedł do warszawskiego getta. To on był tam, on był profesorem przez długi czas. Jak pojedziecie tam, no to on siedzi, tak jest jego postać z brązu. On sobie siedzi tam na ławeczce. Nie Skalski. No w każdym bądź razie to jest ten właśnie Georgetown University. To wywalili go, profesora prawa wyrzucili, dlatego że się zastanawiał, że ona się zastanawiała, że czarni studenci rok po roku mają najniższe oceny. No i została wywalona, powiedziała prawdę, została wywalona. Na Uniwersytecie w Pensylwanii profesor prawa też się wypowiedział w podobnym tonie. No i w zasadzie też profesorka została opierdzielona za tego rodzaju stwierdzenia, za tego rodzaju opinie. No w obydwu wypadkach no to nikt nie pokazał. Nic nie pokazał matematyki, statystyki, co się dzieje, jak się dzieje, dlaczego się dzieje. Nie pokazał, że te dwie profesorki mówiły nieprawdę. Nie pokazali. No i też nie pokazali, że obydwie profesorki miały jakąś złą wolę, tak? No bo trzeba mieć złą wolę. Jeszcze jak ktoś ma złą wolę, no to można zrozumieć krytykę. No ale jeżeli nie ma złej woli, jeżeli jest tylko matematyka, statystyka, liczby i tak dalej, no to naprawdę trzeba rozmawiać. Wyrzucanie ludzi zamiast rozmawiania to jest nieprawdopodobne. No obydwie profesorki były zaatakowane jako rasistki. Za coś, co jest ogólnie znane wśród wszystkich akademików, wśród profesorów, wśród tych elitarnych instytucji nauczania, no ale nie jest pozwolone rozmawiać. To jest po prostu totalna cenzura, nie można o tym rozmawiać. Także Ameryka nie rozwiąże z problemów kryminalnych i edukacyjnych, jeżeli ludzie nie będą rozmawiać. No ale dlaczego studenci, którzy dostają się na renomowane uczelnie, bardzo selekcjonowane dla wszystkich białych, żółtych, brązowych i czerwonych, jeżeli oni dostają się, a mają słabsze oceny w szkole średniej, także po zakończeniu 12 lat edukacji, no oczywiście, że będą walczyli. Punkty za pochodzenie, co robią? No wrzucają studentów na nieznane wody i oni nieustannie muszą walczyć. No testy wstępne pokazują, czy tam na czteroletnie, czy sześcioletnie, czy na magisterskie studia, pokazują, jak sobie studenci poradzą. No i te studenci, którzy mają te wstępne egzaminy, to jest to łatwe przewidywalne. No i ci czarni studenci, którzy dostają się na te najlepsze uniwersytety i koledże amerykańskie, no to mają w zasadzie maturę, ten GPA tak zwany w Ameryce, czyli taka matura, to jest angielski i matematyka, no to oni mają mniej więcej, są na poziomie 15 dolnych 20%. Także nie są na samej górze, są na samym dole. Także jeżeli, no i to są na to książki, to są badania naukowe, to są rozprawy najróżniejsze, to jest znana matematyka.
No ale najgorsze jest jeszcze z tego wszystkiego, że tylko 5% czarnych i mniej niż 10% brązowych jest w stanie wskoczyć na górę, na te 20% studentów. No to są co 20 czarny i co 20 brązowy wskakuje na tą samą górę. Także no i również czarni to 4-5 razy mają większe szanse, że będą na samym dole. No, drugi problem też z czarnymi, z brązowymi to jest to, że oni nie bardzo się garną do studiów inżynieryjnych, medycznych. Większość studiów, które są opanowywane, no to są stosunki międzynarodowe, to są szykują się do pracy w urzędach, w rządzie i tego rodzaju. No ale to już pomijając. No i tu teraz to jest ta straszna rzecz, to jest to, że te szkoły elitarne przyjmują młodzież, przyjmują studentów za punkty, za pochodzenie, no a później jest jeden wielki szok dla tych studentów, że oni sobie nie radzą. Także te rasowe preferencje dostają się na studia i sobie nie radzą i są rezygnują, nie kończą szkoły, także to jest bardzo nie fair przez profesorów, przez nauczycieli, że to wszystko się dzieje. Student, który poszedłby na jakiś mniej renomowany, powiedzmy na Michigan stanowy, to by jakoś skończył dużo lepiej wynikami, a jeżeli pójdzie za wysoko, no to po prostu odpadnie i sobie nie poradzi. Także ci wszyscy lewacy, którzy mówią o równości, mówią o rasizmie, którzy mówią o różnorodności, no to robią bardzo złą robotę. I te uniwersytety i koledże w zasadzie nie są rozliczane. Nie są pokazywane, że nie są efektywne. Oni cała ta rozdzielenie edukacyjne pomiędzy białymi i czarnymi, no i do tego jeszcze sprawy kryminalne, te używanie tych broni. No w więzieniach można powiedzieć, że jedno jest połączone z drugim, no bo nie ma tak za dużo w więzieniach i aresztach ludzi, którzy kończyli studia. No, większość czarnych, którzy kończy studia, no to niestety, no dzięki Bogu, na całe szczęście, nie jest gangsterami. Także czym większe wykształcenie, tym mniejsze szanse zostanie bandziorem. No i to musimy. Ameryka musi mieć jakąś taką uczciwą dyskusję o tym, jak to przejść, jak to wziąć i zmienić. No zdecydowanie lewactwo, zdecydowanie ci wszyscy liberałowie z tymi krwawiącymi sercami, z tymi dobrymi intencjami, tylko bardzo kretyńskimi intencjami, no bo to naprawdę trzeba podejść, matematycznie popatrzeć i znaleźć, pokazać odpowiedź. Lewacy niestety, lewacy to jednak są te emocje, lewacy to są jednak jakieś dobre intencje, jakieś idiotyczne sprawy i nie są w stanie powiedzieć takiej prostej prawdy bez tego, żeby ktoś, kto opowiada o tym, nie został zaatakowany. No bo teraz przypuszczalnie ten filmik będzie zdemonetyzowany. Niektórzy będą wyzywali od rasistów, będą wyzywali od białych chrześcijan, facetów i w średnim wieku. No to jest straszne. To jest straszne, że część ludzi jest w stanie doprowadzić się do takiego całkowitego zaślepienia. A oni powinni pójść i popatrzyć się. Co było z tymi studentami 5 lat temu, 4 lata temu, którzy właśnie dostali się za punkty pochodzenia. Jakie to są tragedie dla nich? Ale lewak nie zwraca uwagi. Lewak, no to z reguły ma dobrą pensję,
w firmie non-profit, czy jakiejś rządowej, czy w jakiejś budżetówce i tylko pieprzy takie głupoty. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego bardzo często filmiku. Przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, głosujcie tak dalej. Zdrowia dla normalnych.